Państwa, Jakubowski na wyjeździe, czyli w centrum Birmingham. Birmingham, jest, jest. Jadę idę wam pokazać Christmas Market. Christmas Market, the largest German market outside of Germany and Austria. No. Największy niemiecki, to German, nie? Największy jarmark świąteczny w stylu niemieckim poza granicami Niemiec i Austrii. Znajduje się w Birmingham. Jest praktykowany od lat 15, już proszę Państwa, już 15 rok na leci. W tym roku jest wyjątek, zawsze ów jarmark świąteczny kończył się tydzień przed świętami. A w tym roku zrobiono wyjątek, bo taki jest popularny, że z wyjątkiem przerwy świątecznej jarmark będzie aż do 29 grudnia, czyli do 2 dni przed Sylwestrem. Takie rzeczy. Więc będziemy mieli go dłużej. Za chwilę zobaczycie, co i jak się będzie działo i co się dzieje. Ludzi sporo. Jest godzina 17, wiesz, że jest ciemno u nas, ale jest godzina 17, niedziela. Jakubowski właśnie będzie relacjonował wam jarmark świąteczny. Kochani, jestem na Broad Street. Broad Street to jest ta właśnie imprezowa ulica. Chcę wam pokazać z odległości. Proszę zobaczyć, tam się znajduje ta mniejsza wersja London Eye, czyli tej karuzeli wielkiej. Zaraz tam będziemy i pokażę wam bliżej tą karuzelę. A w międzyczasie pokażę wam, jak się Brytyjczycy bawią na ulicach czasami. A jest zimno troszkę, więc będą się bawić troszkę mniej. I tu zabawa się zaczyna, moi drodzy. To jest miejsce nad kanałami, które zaczyna imprezową część miasta. To jest imprezowa część miasta. Fajnie, teraz tak będzie co tydzień, słuchajcie. Co weekend będą takie imprezy, nawet w niedzielę. Założę się, że jutro w pracy przynajmniej 1/3 stafu tak zwanego, czyli pracowników, będzie na off-siku, czyli tak zwanym wolnym, kacowym. No tak, okres świąteczny się zbliża, kolędy wszędzie lecą. A my zmierzamy do magicznego miejsca o nazwie Lodowisko i Karuzela. Tu się zaczyna Straganowo. Czekajcie, to nie to. Tutaj. Straganowo.com. O, muszę taki zrobić kanał. Straganowo.com na święta. Ale to jest dopiero początek. No. To jest dopiero początek. Sorry, thank you. Kochani, jestem w centralnym miejscu świątecznego szaleństwa w Birmingham, które będzie trwało, jak już mówiłem wcześniej, parę tygodni. Centralne miejsce wygląda tak. Tada! Centralne miejsce. Miejsce się ciągnie... Ohoho, jeszcze trochę. Ja teraz pochodzę z wami trochę z kamerą, pokażę wam, jak to wygląda. Są stragany, są pierniki, są słodycze, jest dużo grzanego wina, bo to uwielbiają Anglicy, bo to taki niemiecki specjał podobno, grzane wino. Niby tego nie robią, niby coś tam, ale chlać kleją. Wiecie, o co chodzi? Zresztą Anglicy lubią chlać. Powiem wam, to towarzystwo jest nieźle najebane, chociaż jest niedziela. Chciałem iść, znaczy wczoraj nie, bo wczoraj w sobotę to było w ogóle szaleństwo, moi drodzy, także wiecie. Muszę przekrzykiwać w ogóle głosy tych wszystkich, którzy tutaj wokół mnie są. Są piękne stragany, z ładnymi rzeczami. Ja na zakupy tutaj dopiero przyjadę. Thank you. Naprawdę piękne rzeczy są. Podobno oryginalne i podobno z Niemiec. Ale...
i piękne zapachy, naprawdę. Słuchajcie, szkoda, że kamera nie może przekazywać zapachów. Piękne, gofry pachną, ja chcę gofra, jak dziecko, nie? No, Jakubowski, jak dziecko, naprawdę, wiesz co. O, tu jest ten, tu są obrusy. Są obrusy, pani z obrusami. My lubimy te obrusy. W zeszłym roku nakupiłem tych obrusów, nie tylko świątecznych. Mamy taki ładny, królikowi się jeden strasznie spodobał. Taki mamy obrus z jabłkami. On w ogóle jest ani nie świąteczny, ani nic, ale... A, oczywiście Haribo. Haribo musi być aus Deutschland. Ja, natürlich. I to jest cały ten... I tutaj teraz mówię wam, to szaleństwo będzie trwało przez najbliższe kilka tygodni. Będzie się działo. Hehe, dalej się lubię, nie? Wiem, o co chodzi. A to jest, jesteśmy na Victoria Square, to jest urząd, to jest nasz budynek główny Urzędu Miasta, ten monumentalny, piękny, wielki budynek. Ten plac to jest Victoria Square, czyli plac Królowej Wiktorii. Jej pomnik jest gdzieś tam. O nie, jest tutaj. Nawet nie jest przesłonięty przez karuzelę, słuchajcie. No królowa ma teraz fajnie, ma towarzystwo wokół. Najebani, poddani, plus karuzela, także jest dobrze, nie? Tak się, tak sobie troszeczkę dworuje. Dworuje sobie ja. Czyli kto? Jakubowski. Słuchajcie, sam Christmas Market jest nieodwiedzany nie tylko przez białych chrześcijan. Masę muzułmanów tu przychodzi, bo są ciekawi. Też dla nich to jest zupełna nowość, egzotyka, polegająca na tym, że oni robią coś innego niż my, na święta i tak dalej. Oni nie mają świąt, znaczy my. Całe Birmingham tu przyłazi, niezależnie od wyznania, niezależnie od koloru skóry i niezależnie od pochodzenia. Strefa zapachów, strefa zakupów. Powiem wam, że ten jarmark świąteczny, ten German Christmas Market przynosi miliardowe, może nie miliardowe, ale milionowe korzyści na pewno miastu, a przede wszystkim tym ludziom, którzy tutaj wystawiają się. Jest taka okazja raz do roku, żeby naprawdę zarobić spore pieniądze, a jednocześnie Brytyjczycy po prostu to uwielbiają. I naprawdę mnóstwo ludzi, tu jest mnóstwo, mówię wam, jest niedziela, jest dopiero niedziela. Największy ruch zresztą będzie w okolicach całkiem przedświątecznych. Anglicy przyjeżdżają tutaj, w ogóle ludzie, Brytyjczycy przyjeżdżają tutaj z nawet 100 km dojeżdżają po to, żeby sobie przyjechać na jeden dzień na Christmas Market. Bo to jest takie oryginalne, to jest takie fantastyczne. No i fajnie, no jest impreza, wszyscy się bawimy. No. W połowie listopada można poczuć świąteczną atmosferę. Kiedy nie jest najgorzej. A to słodycze. Thank you. Ja tu mam takiego ulubionego straganiarza. Może go znajdę w tym teraz. W zeszłym roku u niego kupowałem... facet sprzedaje kamienie. Kamienie takie naturalne, minerały. On tu powinien gdzieś być, bo zaraz znajdę. Zawsze u niego kupuję, co roku u niego coś kupuję. Albo lampy solne, albo różnego rodzaju jaspisy, inne kamyki. Także wiecie, no. Wiem, udzieliło mi się. No. Pierniczki.
mamy ulubione miejsce Brytyjczyków, czyli budę z piwem i związanym winem. I tu się dzieje. To lubią, oj lubią bardzo. Słuchajcie, jest, alkohol jest impreza, no. I bez alkoholu, chociaż tak, mówię, Brytyjczycy, ja wiele razy już mówiłem, nie? Brytyjczycy lubią pić. My, Polacy, to my jesteśmy przy nich małe bolki, naprawdę. Wierzcie mi. O, jakie ładne. Tam jest wejście na nasz dworzec główny. Birmingowo główny. Jak to mówi... Królik Birmingowo. Pani, tu jest diamentowy pan właśnie. Teraz jest pani. Snowblowin. Tu jest diamentowy pan, to jest właśnie te miejsce, gdzie są te kamyki i rzeczy, które sobie kupują. Nie dzisiaj, dzisiaj sobie odpuścimy kupowanie, dzisiaj sobie tylko oglądamy. Takie rzeczy, moi drodzy. A tu są oczywiście pączki i gofry. Chcemy je jeść, chcemy. Szaleństwo, nie? A w tym szaleństwie jest metoda, kochani. Metoda na głoda. Really? I'm not that sure. As I said, we are in Birmingham, so probably no one understands English. Urdu, Punjabi, Patwa, yes. Polish, yeah. English, nah. It's Birmingham. Tak sobie, kochani, to rozmawiamy, bo ja spotkałem mojego kolegę. Kolegę spotkałem i będziemy sobie teraz rozmawiać. A za chwilę idziemy się napierdolić. Znaczy, napić się piwa, w sensie. Ale to za chwilę. Kochani, to jest taki domek. On nie jest zbudowany z kart, ale jest zrobiony z drewna. A w środku jest piwo. I za piwem pójdziemy. In piwo veritas, moi drodzy, bo w piwie jest prawda. Nie w winie, w piwie. To mówiłem ja, Jakubowski. Moi drodzy, teraz was już żegnam bardzo czule, ponieważ udaję się z moim przyjacielem, my best friend. Udajemy się w tej chwili na to, żeby celebrować nasze spotkanie. Jakże niespodziewane. W samym centrum 3-milionowego miasta się po prostu spotkaliśmy. I będziemy sobie teraz właśnie rozprawiać o tym, dlaczego się spotkaliśmy, jak to się stało, że nie widzieliśmy się tyle czasu i nagle przypadkiem wśród milionów tłumów się po prostu spotkaliśmy. Przeznaczenie, cicuś. Królik, ty nie musisz być zazdrosny, wiesz o tym, nie? Wiesz, kochanie, wiesz. Ja to tam nie takich rzeczy nie robię. To wiesz co. No, dobra, kochani, to ja was pozdrawiam serdecznie z bardzo świątecznego Birmingham, już teraz świąteczne, już teraz prawie noworoczne, już fantastyczne i przede wszystkim zatłumione, rozkrzyczane, rozśpiewane, rozpijaczone. Pozdrawiam was serdecznie, życzę miłego oglądania, czy życzę, już miłego oglądania macie, już macie za sobą, także teraz miłego wieczoru. Takie smaczki typowo angielskie, moi drodzy. Syriana. Finest Lebanese cuisine. Syriana. Ale wiecie, o co chodzi. Chodzi o angielską ignorancję, Anglicy się i tak nie orientują, gdzie jest Syria, gdzie Liban. Myślą, że to jest to samo. Albo nie. No. No to chciałem wam tylko pokazać coś więcej. I Shaiti Center. But we going over there. Because we need to go home now. Tak, byłem na kawie z przyjacielem.
ugadaliśmy sobie w fajnej kawiarni. Było przyjemnie, miło i sympatycznie. Tak, tak, mohehe, tak cię trzymam, dobrze masz. Ten mohehe, teraz będziesz miał przejebane z tym trzymaniem od góry, nie wiesz o co chodzi. Będę cały czas to podkreślał. No i sobie pogadaliśmy i było fajnie. Dawno się nie widzieliśmy. Zupełnie, słuchajcie, zupełnie przez przypadek się spotkaliśmy. W takiej ilości ludzi trafiły się dwie szpilki, jak w stogu siana. Bardzo fajnie. To o czymś świadczy. To o czymś świadczy. Tu jest taki most, tu u góry jest pociąg i metro. A tu jest tunel, w którym ja zaraz będę siedzieć. Aż dojdę do przystanku autobusowego i tam sobie wsiądę do autobusu i pojadę sobie far away from here. Wsiądę do kolejki, pojadę far away from here, aż do domu. No, to na razie, pa.